A we wszystkich w dzisiejszym odcinku wzmaganie z upałami, moi drodzy. U nas jest tak gorąco, a to chyba wszystkich jest gorąco, bo to chyba w całej Polsce gorąco jest. Miałem jechać właśnie pryskać, ale już jest w pół do szóstej. Także już słońce tak wyszło. Także już nie pojadę, pojadę wieczorkiem samym. Jakoś mi się, wiecie, przysnęło. Kilka dni już wstaję o czwarte, żeby coś tutaj zrobić. Wspomnę. Dalej nie mam ciśnienia. Tak pokrótko. Nie mam ciśnienia i tutaj pompa. Słuchajcie, wstawiłem tę starą pompę. W sumie przymocowałem na druty. Nie wiem, czy to widać. Na razie musi wyjść. Na razie musi tak być. Nie mam czasu patrzeć do tej pompy. A w sumie jeszcze mam takie ostatnie opryski zrobić. Także ja myślę, że z tych drutów się pompa nie wyrwie. Chociaż nie, trochę tłuczę, ale może z tego względu, że te druty tak nie do końca ją dobrze trzymają, także pewien ruch jest, z tego względu tłucze. A co ja tu robię? Moi drodzy, w międzyczasie z rana robię ten dach. Zatrzymałem się na wywietrzniku. Komin stawiony tutaj. Idziemy, prawda? O, dobra. Zrobiłem obróbki. Ten wywietrznik, jak sama nazwa mówi, ma wietrzyć pomieszczenie. O, ma takie klapki po jednej i po drugiej stronie. To spróbujemy jakoś coś tam zrobić takiego, żeby można było jakimś tam łańcuszkiem sterować, bo to w sumie w lecie powinno być otwarte, prawda? Podczas suszenia. A no a w zimie opuścić, no bo żeby mnie tu śniegu nie nasypało. Może zechcę zrobić to pomieszczenie zamknięte. Także tutaj męczę z obróbkami. Męczę się z obróbkami, o. Męczę się, o. Paluchy męczę. O, tam zrobiłem jakoś tam obróbki. No może nie bardzo profesjonalnie, ale ma nie cieknąć. No, można było tu jeszcze silikonem gdzieś coś porobić. Dobra, teraz wczoraj wziąłem wymiary, a w środku muszę jeszcze tutaj po środku tego mojego wiecznika się nie nagrywałem, bo naprawdę ja nie mam się czego tu trzymać. Deska ofliciasta, ale ta deska to tylko jest po to, żeby takim wypełniaczem, także ja to spróbuję jeszcze od spodu tutaj po środku jakoś złapać. Bo tak mi troszkę chodzi. O, nie wiem, czy to widać. Dobra, ja zajdę, żeby bardziej bezpiecznie się czuł na ziemi. Pan redaktor stanie, wywieziem ten odstraszacz na dalsze pole, bo tutaj blisko jest. Sprawdzimy ten, co jest. Chyba akumulator też się rozładował, bo nie słyszę, żeby miarczał. Także weźmiemy dwa akumulatory. Nie da się pracować w dzień, bo w sumie bardzo mocno blacha się nagrzewa. Ciężko cokolwiek zrobić. Tam jeszcze dwa arkusze. Będzie mało, chyba jeden, bo jeszcze mi zostają tutaj te obróbki. Tutaj na zakończenie, nie wiem, oni się nazywają wiatro, łapy czy coś tam. No i mocowanie ryni, no ale to już później powiem, że chyba to resztę będę kończył, jak już będzie sezon tytoniowy, jak już będę suszył, także tutaj będę miał chociaż na początku chyba nawet dwa dni wolnego, bo w pierwszym tygodniu nie będzie trzy suszarnie, jak zawsze. Także początek będę miał troszkę wolniejszy, także jak już tu będę pilnował całego procesu suszenia, także ja tutaj będę sobie po prostu tutaj dokańczał te rynny, tak pomalutku. Także zostały jeszcze cztery arkusze blaty do założenia. Może dzisiaj się dwa założy. Zobacz, a może i wszystko się założy, to w zależności jak będzie temperatura. Powiem tak, robię u siebie i na pewno nie będę świrował i zakładam na kolonniki, bo blacha gorąca. Bo raz to nawet chyba serenkę całą uparzyłem, ale to mniejsza z tym. Pomalutku to skończę. Dobra, ja to zbieram te graty i robimy. A później jak już będziemy, zobaczymy jak tytoń rośnie. Taki w sumie zrobimy sobie obchód pól z samego rana. Wiecie co? Jeszcze przed tym, a już jest gorąco. A już jest gorąco. Dobra, już jedną część czapki. Jedna część czapki zrobiona. No tak to sobie wymyśliłem. No tutaj zaginałem, tak jak tutaj widać. Tu taką fazeczkę zrobiłem. Wyjdę, założę. Wymierzę drugą część. Dobrze ktoś mówił, żeby nie ściągać folii. Praktycznie nie rysuje się tak. Nie rysuje się, ja to jeszcze folię zadrę. Także za dobre rady, dzięki. Dobra, ja tę folię ściągnę i zaraz będziemy, przymierzymy. Bo szkoda, żeby nie pasowało to. Szkoda, żeby nie pasowało. Dużo blachy. Dużo poszło blachy, dobra.
Kurwa, że to dobra, zobaczcie jaki dopasowany. No, zobaczcie, to wszystko elegancko pasuje. Nawet nie wymaga jakiejkolwiek przymocowania. Że tu go dobiję. O. Tak to wygląda. Tak to będzie się uchylać. Tam jakąś dźwigienkę trzeba będzie zrobić. Dobra. Mądryś ty? Co? Nie ma tak po polu jeździć. No dobra, już zbliżamy się do naszej pierwszej. Tutaj będziemy chyba na samym początku zrywać. Ostatnio aplikowane opryski były. Jak on to wygląda? No chwast. Powiem, że duży chwast. Strasznie duży chwast. Tu jakby była bardziej ciemniejsza, tu jaśniejsza strona mocy. Powiem tak, jak nie pójdzie deszcz, to będzie problem. Jak pójdzie grad, to też będzie problem. A ogólnie to się dobrze trzyma. Jeden deszcz wystarczy. Jak będziemy zrzucać dolne liście, to tam porwie się taki większy chwast. Nie robimy tutaj, żeby nie przesuszać korzeni. Jest za gorąco. Nie dość, że za gorąco dla człowieka, za gorąco dla rośliny, jak my jeszcze ją zruszymy, jej system korzeniowy. No tylko tu z przodu jest, to tam nie bójcie się, że to tak daleko takie zachwaszczone. Ale to jakby tak popatrzeć, to tak całkiem zachwaszczone. Także nie ruszamy na razie tego systemu korzeniowego. Dosyć da radę, słuchajcie, poprzegina się te większe chwasty. No tak to czasami musi być. No teraz jedziemy ten odstraszacz ustawić. Tu jest troszkę mniejszy, ale też jest zielony. Bardzo dobrze, że jest zielony, bo widzicie, on jeszcze rośnie, on ma z czego czerpać przy takiej suszy. Później po wysadzeniu dawka jest salety wapniowej, a saleta wapniowa też trzyma ten cały system korzeniowy. A tutaj chyba trzeba będzie troszeczkę dosypać nawozu, jeszcze tutaj. A tutaj już nie, bo tu jest zasielony. I tutaj ostatnio sadzony, zobaczcie, ostatnio sadzony, bym powiedział, to było chyba 7 czy 8 czerwca. I zobaczcie, on za wiele się nie rośnie, tu zadymiło się. Za wiele się nie różni. Za wiele się nie różni od tego. No, przyjdzie nam jeszcze pokosić tutaj te drogi, ależ tu gorąco jest. Ustawimy tam na samym pagórku, żeby ten głos się rozchodził. Już nam silnik nie przeszkadza. Już patrzcie, zobaczcie, już po kolano. Roślina widać, że jest zdrowa, bo kielich, bardzo ładny kielich rośnie. Tutaj środek też jest zdrowy, także dobrze się zapowiada. Tutaj mamy, powiem tak, jest troszkę chwastów, tak jak u mnie wszędzie. Ale przez to jeździmy wcześniej i zrzucamy te dolne liście, a przy okazji, słuchajcie, przy okazji dolnych liści tam zawsze jakiegoś tam chwasta się porwie. O, a kurczę bąk. Dziada zabić. O, także zrzucimy te liście, jakiś chwast się porwie, także nie przywiązujemy wagi do takiego małego chwastu. Jest dobrze, przy takich upałach jest naprawdę dobrze, moi drodzy. Przy takich upałach, jakie są. Były chyba ze dwa takie troszkę większe deszcze. No czekamy, no nadają u nas też porządny deszcz. Nawet bym powiedział burzę z gradem. No ale miejmy nadzieję, że gradu nie będzie. Miejmy nadzieję, już dolne liście zaczynają po prostu wyżółkać, jak tutaj widzicie. Oni są już nieużyteczne. Także jeszcze jak się tutaj zrobi, także po niedzieli już zaczynamy chyba pomalutku wjeżdżać na różne, na te wszystkie kawałki i zaczynamy rzucać dolne liście, bo tu już jest czas, wtedy ta roślina, ona się bardziej tak wykształca, wtedy idzie w górę, po prostu idzie w górę i zaczynają nam się robić liście użytkowe, także przy pierwszych zbiorach nie będziemy się tutaj bawić segregując, czy ten liście nadaje, czy ten liście nie nadaje, wtedy więcej osób potrzeba. Dobra, odstawimy odstraszacz, jedziemy, sprawdzimy tam, czy działa, bo prawdopodobnie akumulator się wyładował. No chwast to troszkę jest, ale ja mówię, to chwast. Ostatnio to oprawialiśmy. No widzicie, już dolne liście żółkną. Jak nie pójdzie deszcz, to kolejne liście też będą żółkły. Także tutaj myślę nawet coś posypać jeszcze. Nawet z taką, jak ja to mówię, z liścia, z ręki.
posypać tak po wierzchu. Jakieś saletry wziąć, pomieszać wapniową ze zwykłą. Bo tutaj już nie, tutaj jest zielony. Te, tutaj wystarczy. Widzę po krzaku, że wystarczy po prostu już mu tego azotu. Jeden deszcz wystarczy, aby w sumie tutaj ją ratować. Uratować plon w granicach 3 ton z hektara. O proszę, a tu już pierwsza sarna grasowała. Także plantacja niezabezpieczona przed dzikami, dziką zwierzyną. Proszę bardzo. No i co tu mamy? Z tych 18 liści użytkowych mamy tylko ile? 1, 2, 3. No. Tu odrosną. Tutaj odrośnie jakiś taki dziki, dziki pęd. On będzie się tak dziwnie zachowywał. No. Dobra. Jesteśmy teraz już tutaj na tej plantacji najbliżej domu, czyli ja bym to powiedział za stodoło. I co się robi? No, jak już mówiłem, liście żółknieją. Żółkną poza chwastem. Też do wyrzucenia. Ale jest dobrze. Popatrzcie, w sumie nawet nie tak dobrze. No tu jest troszkę gorzej. Bym powiedział, te pierwsze rządki jakoś jako tako. Tutaj jest w dołu, są bardziej żółte. No nie ma co, deszczu trzeba. Deszczu trzeba. Nic na to nie poradzę, plantacja jest nie nawadniana. No ale ja, trzyma się dobrze. Chorób za wiele nie widzę. Nie widzę żadnych chorób. Kurde z bąkami, no widać jest trochę braku, bo tutaj sadziliśmy bardzo, no to bardzo sucho było, nie powiem. Dobra, zabieramy się za ten, sprawdzimy akumulator, chyba jest rozładowany. No i wracamy, bo bąki gryzą, kurwa. No już 2 tygodnie chyba to już to ma. No nikt nie odłączył w każdym razie, no. Także podkładamy drugi akumulator. Także akumulatorów u nas jest dużo. Także obsługa tego urządzenia polega na wymianie akumulatora i uganianie się przed bąkami. No i... Jeden deszcz, jak tak jeszcze co tydzień czasu taka susza, także mamy spadek, mamy około 2 ton z hektara co najmniej. Także miejmy nadzieję, że będzie padał deszcz. I tak z tej plantacji w tym odcinku kończę i do następnego. Na dach już nie wchodzisz?